Dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy, co? Niestety muszę Wam się do czegoś przyznać. A mianowicie mam ogromny problem z samozadowoleniem. Ostatni odcinek, zgodnie z obiecankami, cacankami, miał się pojawić ponad miesiąc temu i napisałam w ogóle sobie skrypt, wszystko ładnie przygotowałam, usiadłam do nagrywania, no i zaczęłam płynąć. Mówiłam, skończyłam, odsłuchałam i skasowałam. A dlaczego? Ponieważ uznałam, że za głośno przełykam, za często chucham, mam ochrypły głos, łamie mi się głos na niektórych wyrazach, nie potrafię dobrze intonować niektórych sylab. No i jakby stwierdziłam, że to wszystko jest beznadziejne i że muszę to zrobić jeszcze raz. Więc po usunięciu znowu zasiadłam do nagrywek, zaczęłam mówić, skończyłam, zaczęłam odsłuchiwać i znowu wyrzuciłam to do kosza. Niestety cierpię na pewną przypadłość i sądzę, że nie tylko ja, że wszystko, co zrobię, wydaje mi się być niedostatecznie dobre. Parę lat temu zaczęłam pisać książkę. Napisałam z jakieś 50 stron, wydaje mi się, że nawet całkiem wciągającej historii. Jednak później odłożyłam to do szuflady i gdy wróciłam do tego po paru miesiącach, to po przeczytaniu całości uznałam, że jest to nieskładne w niektórych momentach, nielogiczne, więc zaczęłam to przekształcać, a kiedy miałam się już zabrać za pisanie kolejnych stron, no to po prostu już mi się odechciało. Więc znowu odłożyłam coś do szuflady, wróciłam do tego po paru miesiącach i historia znowu zatoczyła koło. Ostatnio jednak w internecie natknęłam się na bardzo trafne stwierdzenie, bardzo trafne w stosunku do mojej osoby, że lepsze jest zrobione niż idealne, ponieważ zrobione istnieje, a idealne może nigdy nie powstać. Historia, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, tak jak poprzednio, opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie i o tym, jak niewiele było potrzeba, żeby zapobiec ogromnej tragedii. Także ja nazywam się Aleksandra Jakubowska, a Wy słuchacie nieidealny podcast pod tytułem Opresja. Zabijecie, a potem spalę w szklarnianym piecu. Prochy rozsypię po polu i zgłoszę twoje zaginięcie. Honorata była piękną, młodą, uśmiechniętą blondynką o wielkim sercu. Natomiast 10 lat starszy Bogdan był rozwodnikiem, który mieszkał wraz z rodzicami w domu, gdzie zajmował się rodzinnym biznesem. Nieopodal gospodarstwa posiadał 10 szklarni, w których uprawiał pomidory oraz kwiaty. Poznali się w Nietążkowie, małej wsi położonej w województwie wielkopolskim, w gminie Śmigiel. Pasja do ogrodnictwa Bogdana bardzo imponowała Honoracie, która sama kochała kwiaty i fascynowała się uprawą. Na jego atrakcyjność wpływał także fakt, że mężczyzna był wrogiem wszelkich używek, nie pił alkoholu oraz nie palił papierosów. Kobieta zakochana po uszy uwierzyła, że poprzednie małżeństwo partnera rozpadło się ze względu na różnicę charakteru. Niestety równie błędnie założyła, że skoro mężczyzna z taką troską zajmuje się swoimi roślinami, to w relacji wykaże się podobnymi ludzkimi odruchami. Kiedy para wzięła ślub w 1995 roku i zamieszkała wspólnie w domu rodzinnym Bogdana, wszyscy byli święcie przekonani, że szczęśliwie ułożyli sobie sielankowe życie. Ich małżeństwo z zewnątrz nie różniło się od innych, z tym tylko, że Bogdan wyraźnie stronił od kontaktów z innymi ludźmi. Przez 12 lat kupowałem od nich pomidory do sklepu, a widziałem go góra 3 razy. On siedział w samochodzie, a warzywa zawsze przynosiła mi pani Honorata. Była szczupłą, uśmiechniętą blondyneczką. Nie jeden chciałby mieć taką żonę. Wspominał później jeden ze sklepikarzy, który zaopatrywał się u rodziny Bogdana. 3 lata po ślubie para doczekała się potomstwa. Na świat przyszło wtedy 2 synów. Nikt nigdy nie widział, żeby małżeństwo spędzało czas wolny wspólnie, poza pracą w szklarni i w domu. Honorata nawet na spacery z chłopcami zawsze chodziła sama, jednak nikt nie sądził, że może być to zwiastun czegoś znacznie gorszego niż zwykłe małżeńskie problemy. Nic nie zapowiadało, że będą nieszczęśliwi. Z czasem się jednak popsuło. W swoim pamiętniku opisała, jak strasznie on ją traktował. Parę lat później na światło dzienne wyszła straszna tajemnica. Za zamkniętymi drzwiami domu rodzinnego w Nietążkowie miał miejsce istny horror.
Honorata latami była maltretowana przez swojego męża. Bogdan miał ją wyzywać, podduszać, przywiązywać łańcuchem do wanny, a nawet siadać na niej okrakiem i wkładać palce do oczu przez godzinę, po czym zawiadamiał posterunek w Śmiglu, że żonie potrzebna jest pomoc, próbując poprowadzić narrację w taki sposób, żeby organy uznały winę kobiety. Gdy ta groziła mu zawiadomieniem policji, on tylko się śmiał i odpowiadał przez zaciśnięte zęby. Nie pyskuj, bo zabiję cię, a potem spalę w szklarnianym piecu. Proch rozsypię po polu i zgłoszę twoje zaginięcie. Doprowadzał ją do takiego stanu, żeby wyglądała jak chora psychicznie, a wtedy dzwonił na policję lub po odpowiednie służby. Matka Honoraty po latach przypadkiem znalazła pamiętnik córki, który zawierał mrożące krew w żyłach opisy wymyślnych cierpień, które mąż przez lata zadawał swojej żonie. Najgorsze jednak było to, że jego rodzina, zamiast pomóc kobiecie, tylko jeszcze bardziej nakręcała całą spiralę przemocy. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że Bogdan rzucał lustrem w Honoratę, wywracał ją na ziemię, tarzał w ostrych odłamkach, a później kilkukrotnie bił po twarzy i wzywał pogotowie. Tłumaczył, że żona miewa napady furii i próbowała pobić jego matkę. Ta oczywiście wszystko potwierdzała. Rzuciła we mnie szklanką, to ja rozbiłem stół i wezwałem pogotowie, mówiąc, że ona to zrobiła i że one zabrali do szpitala psychiatrycznego. Po tym jak mąż próbował zrobić z niej wariatkę, nie wytrzymała i zawiadomiła prokuraturę rejonową w Kościanie, że mąż i teściowa znęcają się nad nią psychicznie i fizycznie. Zawiadomienie jednak wycofała, ponieważ panicznie bała się reakcji męża. Oczywiście przemoc na tym się nie skończyła. Podobnych sytuacji było jeszcze wiele. Mąż wielokrotnie próbował wmówić matce bliźniaków chorobę psychiczną, a żeby uniknąć sytuacji, w których żona mogłaby komuś opowiedzieć o tym, co się dzieje, stosował wobec niej areszt domowy. Zabraniał kontaktować się ze znajomymi, rodzicami i rodzeństwem. Oprócz teściowej, czynny udział w terroryzowaniu Honoraty miała również siostra męża, która pomagała w sfingowaniu rzekomych ataków nerwowych swojej szwagierki. Pewnego razu rzucili ją na ziemię i ciężarem własnego ciała trzymali przy podłodze. Wezwali pogotowie, a następnie zmyślili jakąś bajeczkę, żeby znów zrobić z niej wariatkę. Wtedy jednak do domu wróciły dzieci, co rozproszyło uwagę napastników i dało jej sposobność do ucieczki. Szybko się podniosła i pobiegła do sąsiadki, która jej zrelacjonowała całe zajście. Kobieta jednak wciąż trwała przy mężu, bojąc się odejścia, bojąc się tego, co mógłby jej zrobić. Ostatnim ostrzeżeniem był jednak list, który kilka tygodni przed tragedią napisała do Honoraty poprzednia partnerka męża. Kobieta uciekła od niego tuż przed tym, gdy poznał Honoratę. Wbrew temu, co początkowo opowiadał Bogdan, opisywała, jak bił ją, okładał czym popadnie, wkładał palce do nosa, wykręcał ręce i krzyczał, że chce patrzeć, jak ktoś dla niego cierpi. Zmuszał ją także do ciężkich prac fizycznych, gdy ta była w zaawansowanej ciąży. W końcu z obawy o własne życie wraz z ich wspólnym dzieckiem uciekła za granicę. Była żona ostrzegała Honoratę, by także ona jak najszybciej uciekła z jego domu. Wszystko to przelało czarę goryczy i popchnęło kobietę do zakończenia toksycznego małżeństwa po 14 latach piekła. 13 listopada 2009 roku powiadomiła swojego męża o tym, że planuje złożyć pozew o rozwód. Bogdan wpadł w amok, zaczął uderzać o ściany oraz meble. Zbił szklaną ławę, wytłukł szybę w oknie, a żonę rzucił o podłogę. Podduszając ją, wykręcił numer alarmowy, błagając o pomoc i ratunek przed chorą psychicznie małżonką, która wpadła w furię. Oczywiście na to wszystko patrzyła matka Bogdana, która zamiast jednak powstrzymać syna, poleciła mu, aby ten mocniej trzymał kobietę. Ratownicy siłą wcisnęli Honoratę w kaftan bezpieczeństwa, a następnie przetransportowali do pobliskiej placówki. Tam po niespełna dobie lekarze wydali werdykt. Pani naprawdę nic nie dolega. Po całym zdarzeniu bała się wrócić do domu, więc poprosiła o pomoc rodziców, którym nigdy wcześniej nie opowiadała o tym, jak traktował ją mąż. Przerażeni pomogli jej zabrać dzieci z domu i użyczyli im schronienia. Honorata złożyła zawiadomienie do prokuratury o przemocy domowej. Bogdan, nie chcąc dopuścić do tego, żeby został sam, a trzeba pamiętać, że skończył już wówczas 40 lat i znalezienie kolejnej kobiety do bicia mogłoby mu przysporzyć nie lada problemu, postanowił zmienić zdanie żony. Przepraszam cię,
To więcej się nie powtórzy. Daj mi jeszcze jedną szansę. Błagam cię. Jak nie dla mnie, to zrób to dla dzieci. Przyjeżdżał, namawiał, prosił, przekonywał i obiecywał poprawę. W końcu Honorata dała za wygraną. Argument o dzieciach ją przekonał, ponieważ zawsze zależało jej tylko na dobru dzieci. I z początkiem grudnia 2009 roku, czyli po niecałym miesiącu, wróciła do domu. Pierwsze dni wydawały się potwierdzać słowa Bogdana. Mężczyzna wykazywał chęć poprawy, starał się być przykładnym mężem, jednak po kilku dniach znowu pojawiły się awantury, groźby oraz rękoczyny, dlatego kobieta ponownie wyjechała do rodziców. Ten czas wspominała wyjątkowo dobrze, wreszcie mogła odpocząć od tyranii męża i nikt nie traktował jej jak śmiecia. Niestety kilkukrotnie musiała pojechać do domu męża, aby zabrać potrzebne dla synów ciuchy, książki, instrumenty i zabawki. Zawsze wtedy dochodziło pomiędzy nimi do kłótni, podczas których mąż groził jej nawet śmiercią. Demolował także domowe sprzęty, a później wzywał policję, przed którą o zniszczenie posądzał małżonkę. Podczas tych krótkich wizyt dochodziło również pomiędzy nimi do rękoczynów. Kobieta jednak zamiast biernie ulegać agresji, czując przypływ energii i bezpieczeństwa, bo w końcu nie musiała już mieszkać z Bogdanem, który kontrolował jej życie, udała się na obdukcję i zawiadomiła po raz kolejny prokuraturę o zdarzeniach z jej domu. Po przeprowadzonym śledztwie organ sprawiedliwości z Kościana postanowił umorzyć sprawę ze względu na brak wystarczających dowodów potwierdzających słowa poszkodowanej. W okolicach kwietnia-maja, po kilkumiesięcznym pomieszkiwaniu u rodziców, Honorata postanowiła wynająć mieszkanie, gdzie przeprowadziła się wraz z synami. Swojego nowego adresu starała się chronić za wszelką cenę, a wszystkie połączenia od Bogdana automatycznie odrzucała. Niestety pewnego wieczoru w ich nowym mieszkaniu rozległo się pukanie, a za drzwiami stał nie kto inny jak sam Bogdan K. Czego chcesz? Idź stąd, bo wezwę policję! Stęskniłem się za chłopcami, no i za tobą. Wieczór spędzili na rozmowie. Było bardzo miło. Czy mógłbym was jeszcze odwiedzić? Skoro zachowywałeś się jak człowiek i tak będziesz, to czemu nie? Kilka razy nocował nawet w wynajętym przez żonę mieszkaniu. Przywoził jej świeże warzywa ze szklarni, spędzał czas z chłopcami. Robił wrażenie osoby, która naprawdę się zmieniła. Chciał się poprawić, zaczął dbać o siebie i używać nowych perfum. Przekonał żonę, że jego nowe ja będzie trwało wiecznie. Honorata uległa, a jej uczucia do męża odżyły. Widziała, że bardzo zależy mu na dzieciach. W maju 2010 roku wspólnie podjęli decyzję o zawieszeniu toczącej się sprawy rozwodowej. Mimo to Honorata nie zgodziła się na propozycję męża i nie wróciła do domu. Zrobiła to dopiero pod koniec czerwca, gdy była już pewna, że Bogdan naprawdę przeszedł metamorfozę. Niestety, po powrocie do Nietążkowa było tylko gorzej. Już po pierwszej nocy w domu przyszedł czas na awanturę. Bogdan, chcąc pokazać Honoracie, kto tu rządzi, bestialsko pobił 37-latkę. Kobieta znowu postanowiła uciec do rodziców. Na kuchennym stole zostawiła tylko list pożegnalny. Wiem, że się kochamy, ale dla dobra rodziny nie możemy tego ciągnąć. Zwyczajnie nie udaje się nam w tym domu. Kilka dni po wyprowadzce trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie zamieszkała wraz ze swoimi dziećmi. Każdego wieczoru przed snem obiecywała sobie, że nigdy więcej nie spotka się z mężem. Była bardzo wdzięczna za to miejsce. Mówiła dość chaotycznie o swoich problemach, dlatego prosiłam, żeby opisała wszelkie przypadki znęcania się. Powiedziała, że wcześniej je zgłaszała, ale nie skończyło się to żadną sprawą i mąż nie został skazany. Nie wiedziała, gdzie szukać pomocy, bo tam, gdzie się o nią zwracała, nie znalazła. Moją intencją było złożenie doniesienia do prokuratury okręgowej w Poznaniu. Pracownicy ośrodka namawiali Honoratę do tego, aby założyła sprawę sądową tyranowi. Była już bliska podjęcia decyzji, ale zaczęła przygotowywać dzieci do wyjazdu na wakacje, za który zapłacił Bogdan. Chłopcy jechali na kolonie do Prusimia, niewielkiej wioski przy drodze krajowej numer 24, między Kwilczem i Międzychodem. Wypoczynek miał trwać 11 dni, od 10 do 21 lipca.
Honoracie było z tego powodu bardzo smutno, ponieważ nigdy wcześniej nie rozstawała się z chłopcami na tak długo. 17 lipca wraz ze swoją siostrą pojechała autem odwiedzić dzieci. Niektóre źródła podają, że z kobietami miał pojechać również Bogdan, ale ten ponoć źle się czuł, o czym poinformował Honoratę przez telefon. Tego dnia jednak Bogdan czuł się wyjątkowo dobrze, chociaż dzień wcześniej zjawił się u psychiatry, któremu skarżył się na swój zły stan. Twierdził, że popadł w depresję po rozstaniu z żoną. Towarzysząca mu siostra dodała, że od tego czasu brat zaniedbuje gospodarstwo. Lekarz profilaktycznie przepisał mężczyźnie leki na uspokojenie i wręczył receptę, której mężczyzna nigdy nie wykupił. Bogdan do pracy wykorzystywał białego Forda. Nieduży bus służył mu do tego, aby mógł swobodnie transportować swoje plony na okoliczne targowiska. Gdy dowiedział się, że żona z siostrą pojechały odwiedzić dzieci, zabrał z domu nożyczki i wsiadł do auta. Zatrzymał się w Kościanie, gdzie w sklepach szukał wyjątkowo ostrego noża. Niestety żaden nie odpowiadał jego oczekiwaniom. Poszedł więc na targowisko i tam zakupił bagnet, który można było zamocować na słynnym karabinie Kałasznikowa. Nóż miał ostrza z dwóch stron, był porządnie wykonany i niebywale ostry. Wybrałem duży z ostrzem na przycisk. Schowałem go do kieszeni i pojechałem. Na stoisku obok kupił owoce, aby podarować je swoim synom przebywającym na kolonii. Na miejscu odszukał żonę i poprosił o chwilę prywatności. Specjalnie, aby jak najdalej oddalić się od ludzi, zaczął opowiadać o sobie. Przyznał się, że celowo maltretował żonę psychicznie i fizycznie. Ta nie ukrywała tego, że ma rację. Powiedziała mu nawet, że gdyby nie jego zachowanie, ich małżeństwo zapewne dalej by trwało. Wtedy to Bogdan K., uznawszy, że oddalili się wyjątkowo daleko, zaatakował Honoratę zakupionym kilka godzin wcześniej bagnetem, raniąc jej klatkę piersiową, szyję i ręce. Łącznie zadał 37-latce 36 ciosów. Ciało ukrył w krzakach parę metrów dalej, a następnie udał się na parking i jak gdyby nigdy nic, ruszył w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. W tym samym czasie zmartwiona Justyna, siostra Honoraty, postanowiła poszukać małżonków. Chodziła, rozglądała się i wołała. Postanowiła przeszukać las i tam znalazła zmasakrowane ciało siostry. Kobieta z krzykiem pobiegła w stronę obozu, wzywając pomoc. Obozowa pielęgniarka i ratownik wodny przez 30 minut przed przyjazdem pogotowia próbowali przywrócić kobiecie funkcje życiowe, jednak bez powodzenia. Gdy Bogdan K. uciekł z miejsca zdarzenia, zatelefonował do niego bratanek. Zapytał swojego wuja, pasjonata szklarni i ogrodnictwa, co u niego słychać. W odpowiedzi usłyszał, że ten wyrwał chwasta i rusza w ostatnią drogę. Zaniepokojony o sprawie poinformował swoich bliskich. Ci zaczęli dzwonić do Bogdana. Co się stało? Opowiedz nam. Spokojnie, wszystkiego dowiecie się z telewizji. Krewni mordercy myśleli, że Bogdan chce się zabić, stąd zaczęli go wypytywać, gdzie teraz jest. Gdy tylko się dowiedzieli, że Bogdan jedzie główną drogą w kierunku Szczecina, od razu zawiadomili policję. Powiedzieli dyspozytorowi, że mężczyzna ma myśli samobójcze. Policja za pomocą radiostacji podała komunikat dla okolicznych jednostek z nakazem zatrzymania białego transita. Początkowo za kierownicą miał siedzieć mężczyzna z myślami samobójczymi. Szybko jednak zaaktualizowano treść informacji. Bogdan z zimną krwią zasztyletował swoją żonę. Funkcjonariuszom z Gorzowa Wielkopolskiego udało się ująć mężczyznę. Policyjni śledczy nie mieli wątpliwości, kto zabił. Nie było też problemów z udowodnieniem zbrodni. Na rękojeści bagnetu zabezpieczono odciski palców Bogdana, a pod jego paznokciami znajdował się naskórek ofiary. Podczas procesu Bogdan nie zamierzał mówić o tym, co zrobił. Sędzia odczytała więc pierwsze wyjaśnienia oskarżonego. Koszmarny, paranoiczny opis zachowania mężczyzny, który znęcał się nad żoną w przekonaniu, że to ona go krzywdzi. Chciała zawładnąć moją osobą. Nie miałem własnego życia. W ostatnim roku często wzywaliśmy na siebie policję. W jego ocenie żona zrobiła się krnąbrna, mówiła mu, że mąż jest psycholem i pójdzie do piachu. Najbardziej szantażowała mnie tym, że ludzie przeze mnie mają raka, bo paliłem opony. Kolejna rozprawa została odroczona na okres 8 miesięcy, ponieważ Bogdan przebywał na oddziale psychiatrii sądowej, gdzie ujawniły się u niego objawy depresji i stwierdzono, że jego stan nie pozwala na uczestnictwo w rozprawie. Przebywając w areszcie, miał dwie nieudane próby samobójcze, jednak zostały one uznane za czyny mające zwrócić uwagę na osobę oskarżonego oraz postawić go w położeniu ofiary, żeby uzyskać łagodniejszy wymiar kary. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa i szczegółowo opisał okoliczności morderstwa.
Biegli psychiatrzy uznali, że Bogdan K. miał pełną zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu, jednak w znacznym stopniu miał ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Biegli stwierdzili u niego nasilony reaktywny zespół paranoiczny. Nie jest to jednak choroba psychiczna ani stan wyjątkowy, który uzasadniłby działanie w afekcie. Sąd stwierdził, że postawa oskarżonego podczas procesu była zmienna. Elementów skruchy początkowo nie sposób się doszukać. W pierwotnych wyjaśnieniach Bogdan K. twierdził, że wie, że źle zrobił, ale tego nie żałuje. Na koniec tego samego przesłuchania powiedział, że źle się wyraził, bo jego żona była wspaniałą kobietą i żałuje swojego postępku. W treść tych słów należy wątpić, ponieważ zaraz po zbrodni, w telefonicznych rozmowach ze swoimi siostrzeńcami, oskarżony stwierdził, że wyrwał chwasta i teraz będzie spokój. Stojąc przed sądem, także początkowo nie zdobył się na żaden gest i słowo względem rodziny Honoraty K. Sąd stwierdził, że Bogdan K. był manipulatorem. Aranżował różne sytuacje, żeby z żony uczynić osobę niezrównoważoną emocjonalnie. Tymczasem Honorata K. była maltretowana przez męża, wyzywana, duszona i poniżana, czym oskarżonemu pomagała jego matka, teściowa ofiary, a także siostra. Członkowie rodziny utwierdzili go w jego nagannym zachowaniu wobec żony i w tym sensie uczestniczyli w swoistej spirali przemocy, jaka miała miejsce w domu oskarżonego. W ocenie sądu członkowie rodziny Bogdana K. są moralnie współodpowiedzialni za tragedię w Prusimiu. Zabójstwo Honoraty K. było bowiem jedynie efektem końcowym spirali przemocy. Podczas ostatniej rozprawy oskarżony wyraził skruchę. Przeprosił swoje dzieci i rodzinę żony. Podziękował swoim teściom za opiekę nad dziećmi i poprosił o wybaczenie. Brat Honoraty K. nie wierzy jednak w szczerość przeprosin. Nie wierzę w jego skruchę. Tyle było rozpraw. Nic nie mówił, nie wiedział, o co chodzi, gdzie jest, a dzisiaj od razu olśnienie, wiedział wszystko, przepraszał nas. To jest śmiechu warte. To jest gra z jego strony. Matka i siostra oskarżonego wiedziały, co się tam dzieje. Gdyby zareagowały pozytywnie, nie doszłoby do tej tragedii. One przyzwalały na to, co się tam działo. Razem ukrywali wiele faktów. Siostra była tam sama i niestety niewiele mogliśmy zrobić. Wszystko było przeciwko niej. Brat i ojciec Honoraty K. byli w tej sprawie oskarżycielami posiłkowymi. Domagali się kary dożywocia. Ojciec ofiary stwierdził nawet, że powinna obowiązywać zasada życie za życie. Prokurator wniósł o 25 lat pozbawienia wolności i taki też wyrok usłyszał Bogdan K. Synami zamordowanej zajęli się jej rodzice. Chłopcy zmienili nazwisko, aby uniknąć kojarzenia ich z psychopatycznym ojcem. Tytuł dzisiejszego odcinka to tragedia, której można było zapobiec, ponieważ gdyby odpowiedzialne służby zareagowały, kiedy Honorata poprosiła je o pomoc, może nigdy nie doszłoby do tej tragedii. Pamiętajmy, że kobieta zgłosiła całą sprawę do prokuratury, nawet poszła na obdukcję, a mimo to sprawa z braku dowodów została umorzona. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, poproszona o komentarz, powiedziała następujące słowa. Rodzina ofiary, a zwłaszcza ona i dzieci, znajdowała się pod naszą opieką. Uważamy, że wywiązaliśmy się właściwie z naszych obowiązków. Nie jesteśmy jednak w stanie zapobiec takim zdarzeniom. W tym wszystkim najbardziej dotyka mnie fakt, że to nie pierwsze tego typu zaniedbanie. Ostatnio dość głośno było o sprawie morderstwa 16-letniej Karoliny. Podczas gdy ona kosiła trawnik, na jej posesję wbiegł był chłopak i tam zadźgał ją na oczach babci. Ponoć 2 tygodnie przed morderstwem, przed dom Karoliny, podrzucono siekierę i list z pogróżkami. Dziewczyna miała zawiadomić o tym wszystkim policję, jednak dyspozytor nie przyjął zgłoszenia, tylko kazał jej przyjść na komisariat, czego ona za bardzo się bała. W mojej rodzinnej miejscowości parę lat temu miała miejsce podobna sytuacja. Podczas składania ślubnej przysięgi na ołtarz wbiegł zamaskowany mężczyzna i bez opamiętania zaczął ranić parę młodą. Cudem udało im się uniknąć śmierci, mimo że napastnik celował w takie miejsca jak szyja czy serce. Dzięki szybkiej interwencji parze nic się nie stało, a ślub wzięli w szpitalu. Tutaj też wcześniej na policję zgłaszane było nękanie, którego dopuszczał się były partner dziewczyny. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą historię. Wszystkich chętnych zapraszam na mój Instagram olabowska, gdzie w wiadomości prywatnej możecie mi dać znać, co myślicie o dzisiejszym odcinku oraz jeśli macie pomysł, o jakiej tajemniczej polskiej zbrodni mogłabym powiedzieć podczas następnego razu, to również możecie mi tam dać o tym znać.
Korzystając z okazji, chciałam Was jeszcze tylko poinformować, że w opisie do tego odcinka wstawię link do zbiórki. Bardzo chciałabym wydać własną grę planszową na zasadach typu mafia, jednak niestety potrzebne są mi do tego niemałe fundusze. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to koniecznie wejdźcie tam i poczytajcie, co dokładnie mam na myśli. Jeżeli podcast Wam się podobał, nie bójcie się polecać go innym. Cześć!